Kto idzie do nieba, a co zrobić, żeby trafić do piekła? Biblia niech nam podpowie. Zapraszam Was na kolejny komentarz biblijny. Poważne pytanie, od której zależy nasza wieczność. Zależy to, czy my przez całą wieczność będziemy niesamowicie szczęśliwi, albo potwornie nieszczęśliwi. Jak więc trafić do nieba? Niech nam odpowie fragment biblijny z Ewangelii według świętego Łukasza, 18 rozdział od 35 wersetu. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga, także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Przypuszczam, że większość z Was, gdyby zadano Wam pytanie, co robić, żeby iść do nieba, to odpowie: no, trzeba się modlić, trzeba chodzić do kościoła, trzeba przystępować do sakramentów. I to nie są najgorsze odpowiedzi, ale one nie chwytają istoty rzeczy. Bo można chodzić do kościoła, przystępować do spowiedzi, chodzić do komunii i wcale to nie jest droga do nieba. Doświadczenie uczy, że wiele osób, które korzystają z sakramentów, no nie jest na drodze do nieba. Nie przemienia to ich. Nie wpływa to ani na ich moralność, ani na sposób myślenia. Co więc trzeba zrobić, żeby wejść do nieba? Jest takie jedno słowo kluczowe dla zrozumienia kwestii wiecznego potępienia lub wiecznego zbawienia. Jedno słowo: wiara. Wiara uzdrowiła właśnie tego niewidomego pod Jerychem. Wiara spowodowała, że on był bardzo zdeterminowany i w pewnym sensie Jezus poddał go próbie, bo to nie jest tak, że go nie widział, nie słyszał, że on tak krzyczy, że był jakiś taki bezlitosny albo taki obojętny i sobie po prostu szedł, a ten żebrak: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, ludzie go uciszają, a on dalej wrzeszczy i Pan Jezus niewiele na to. Nie, on przeszedł taką swoistą próbę, na ile jego wiara jest silna, na ile on był w stanie uwierzyć, że Jezus mógł uczynić dla niego to, co Duch Święty w jego sercu wzbudził, mianowicie to pragnienie przejrzenia. Drodzy, można tonami przystępować do sakramentów, przyjmować je tonami. Można codziennie być w kościele, zarazem być niewierzącym. Można. I faryzeusze uważali się za wierzących, uważali się za praktykujących, bliskich Boga. Abrahama mamy za ojca, Pana Boga mamy za ojca, ale no, odrzucili Jezusa. Odrzucili Jego zbawienie. Nie uwierzyli w Jezusa. Można bardzo wiele deklaracji składać. Można być w ruchu religijnym. Można wiele dla Pana Boga robić, ale zarazem być niewierzącym. Wierzyć po swojemu, mieć jakiś swój sposób myślenia, swoje punkty odniesienia. A tymczasem, żeby dojść do nieba, to trzeba wyznawać wiarę katolicką. Wiarę katolicką. Trzeba uwierzyć w Jezusa. A ktoś mógłby powiedzieć: a protestanci? A ci, którzy nie poznali Jezusa? No Pan Bóg będzie ich sądził ze szczerości serca, na ile oni byli szczerzy w tym, że poznali wiarę katolicką i co oni z tym zrobili. Czy oni ją odrzucili, czy raczej przyjęli do serca. Łaski nie zabraknie człowiekowi. Nie wystarczy wierzyć, bo można wierzyć byle jak, można wierzyć po swojemu, można mieć bardzo skróconą wersję swojego katechizmu w głowie. Trzeba wierzyć w Jezusa i to trzeba wierzyć po katolicku.
Co nie znaczy, że wszyscy, na przykład muzułmanie, są skazani na potępienie. Oni mają utrudnione wejście do nieba, tak uczy Sobór Watykański II. Jeżeli poznają Jezusa, poznają Ewangelię, dostaną łaskę, by przyjąć właśnie tę prawdę Ewangelii, a odrzucą ją, no nie ma wejścia do nieba dla tych, którzy odrzucili prawdę, którą mogli poznać, a nie przyjęli ją sercem. Wiem, to jest trudny temat, ale bardzo potrzebny. Co trzeba zrobić, żeby pójść do piekła? W sumie nic nie trzeba robić. I już tam się trafi. Jakby jesteśmy trochę na równi pochyłej. Żeby dojść do nieba, to trzeba się wysilić, a żeby spaść, to nawet nic nie trzeba robić. Już tak się spadnie, w dół, w objęcia zła. Albo trzeba po prostu wybrać dobrowolnie i świadomie zło, grzech, kłamstwo, ciemność. A później Pan Bóg nie tyle potępia człowieka, co raczej ratyfikuje, trudne słowo, wybór człowieka, szanuje jego wybór. Nie chciałeś być ze mną za życia, no nie przyjmę cię do wiecznych przybytków, skoro to jest wbrew tobie, ty inaczej wybrałeś za życia. Miałeś szansę, żeby być ze mną, a nie chcesz. No nie na siłę nie przyciągnę cię do siebie na całą wieczność, skoro świadomie i dobrowolnie wybrałeś piekło. Przypomnijcie sobie Golluma, który tak się zmienił przez pożądanie pierścienia i tak bardzo go zapragnął, że skoczył za nim do wulkanu i zginął razem z nim. Pożądanie inne niż pożądanie służby Bogu i miłości Boga powoduje, że człowiek musi pożądać czegoś innego i wskakuje za tym, czego pożąda, nawet do piekła. Jak dojść do nieba? Trzeba być zdeterminowanym w tym, żeby wołać: Panie Jezu, ulituj się nade mną. Żeby dojść do nieba, to trzeba w punkcie wyjścia przyznać z pokorą. Pokorni wchodzą do nieba, a pycha z nieba spycha. Pokornie trzeba przyznać: jestem ślepy. Mój grzech mnie zaślepił. Przyznaję ten stan i wołam: Panie Jezu, daj mi wzrok. Bo jeżeli będę ślepy, a będę myślał, że widzę, to jest to droga do piekła. To jest to droga do tego, żeby potwierdzać, jaki jestem wierzący, jaki jestem dobry, jak wiele czynię dla ludzi, jaki jestem filantropem, jak bardzo zasługuję na łaskę Bożą, na niebo i tak dalej. Ale gdy zobaczę, że jestem ślepy i zobaczę, że nie zasługuję na wieczne zbawienie, to wtedy przyjmę z łaski właśnie dar zbawienia od Jezusa Chrystusa. Od nikogo innego, bo w jednym tylko imieniu jest zbawienie. A tym imieniem jest Jezus Chrystus. Nawet jeżeli ktoś nie poznał Jezusa, nie poznał Kościoła, nie poznał Ewangelii, to i tak Kościół jest narzędziem zbawienia, a Jezus zbawia go. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział, mówiła wielka filozofka Edyta Stein. Jeśli chcesz wejść do nieba, jasne, módl się, korzystaj z sakramentów. Jasne, bądź w kościele, ale nade wszystko wyznawaj wiarę katolicką i tak przemieniaj swoje myślenie, żebyś rezygnował z innych swoich wiar, a wybierz tę wiarę, która tutaj jest zapisana w Biblii, którą przekazuje Kościół w sposób nieomylny. Uwierz w to, co Kościół poddaje, bo on dostał mandat od Jezusa, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kto wam uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak mówi Biblia. Drodzy, przyjmijmy się tym. Przyjmij Boże błogosławieństwo, abyś dążył do nieba. Uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął Jego naukę i czynem ją wprowadzał w życie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poważne tematy, poważne sprawy. Może coś zabrzmi niepoważnie, ale to jest poważne. Zasubskrybuj kanał z powiadomieniem. Zerknij, co tutaj dla ciebie przygotowaliśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.